Witajcie, z tej strony Jakub Ciesielski. Druga część poradnika skierowanego dla amatorów, osób jeżdżących rekreacyjnie, które chcą przejechać półmaraton lub maraton, swój pierwszy. W tym odcinku zapoznasz się, przejdziemy przez formularz rejestracyjny, omówimy go na naszym podwórku, jeżeli chodzi o Polskę. Też pokażę Wam formularz rejestracyjny na Berlin Marathon i w sumie na inne imprezy, które są w tym mieście. Też pokażę Wam przykład, na co zwrócić uwagę przed momentem rejestracji. Są to bardzo ważne informacje, ale sądzę też, że bardzo ciekawe. Przy rejestracji na zawody związane z organizacją, która organizuje niemieckie zawody w Berlinie, tak jak Berlin Marathon, Półmaraton, City Nacht i wiele innych, jest test przesiewowy. Swego czasu on był wymagany, ale ostatnio jak rejestrowałem się, okazało się, że mogę go pominąć. Ja zachęcam zasadniczo do jego wypełnienia i wstępnej odpowiedzi na to, czy możemy startować po prostu w zawodach, czy możemy podjąć jakąś aktywność fizyczną. Ten test tak naprawdę jest przydatny dla każdej osoby, ale on nie wyznaczy nam oczywiście odpowiedzi tak lub nie, czy możemy startować, czy nie. On jedynie daje nam taki podgląd, tak żebyśmy w ogóle mieli świadomość naszym zdrowiem, że startujemy po prostu w zawodach. Jest dostępny na stronie internetowej, link macie poniżej. paps-test.de, można wejść na stronę i tam wyświetlają się po prostu pytania. Ja tutaj generalnie znam już swoje zdrowie i wiem, co mam tutaj zaznaczyć, więc przejdę po prostu dalej po nim. Każdy z Was niech po prostu odpowie rzetelnie. Faktem jest, że on jest w języku niemieckim i angielskim, to tutaj no, jest taka sytuacja, że ktoś, kto nie zna ani jednego, ani drugiego języka, to musiał sobie w jakiś sposób po prostu przetłumaczyć. Ja nie widziałem wersji polskiej tego testu, w związku z tym trudno jest mi określić tutaj, czy gdzieś znajdziemy, żeby po prostu odpowiedzieć sobie na wszystkie tutaj pytania. Te pytania no, i odpowiedzi są tutaj, no, musimy podać odpowiedzi na te pytania, które są. Ile mamy lat, jaki mamy wzrost i generalnie dużo innych rzeczy, ale i one według informacji na stronie, one są tylko tam wewnętrzne, to nikt nie dostaje, statystyczne. No i dają jakąś odpowiedź po prostu, czy faktycznie tutaj mamy to wstępne, w cudzysłowie, zielone światło do startu w zawodach, no bo tak naprawdę to byśmy musieli, żeby to w pełni mieć świadomi, po prostu dowiedzieć, że nie mamy jakichś tam poważniejszych chorób w stylu cukrzyca czy astma, no bo one tutaj w jakiś sposób mogą nam przynajmniej stworzyć problemy, prawda? Więc tutaj warto odpowiedzieć na te wszystkie pytania i dobra, jeszcze tutaj je zobaczymy. Wpiszemy. No, u mnie jest wynik, że nie ma medycznych jakichś tego, no ale mówię, to nie jest wyznacznik, tak? Tutaj nie kierujcie się tym, że Wam tutaj odpowiem na te pytania. Zresztą będzie na pewno któryś film, w którym omówię zasadniczo, co należy wykonać, żeby podnieść nasze parametry wydolnościowe, żeby jeździć jeszcze szybciej, bo tam już jest wiele rzeczy, na które musimy po prostu poważniej zwrócić uwagę. Zresztą każda intensywność, że tak powiem, sportowa, no jeżeli przekroczymy jakieś swoje progi, no to co najmniej dostaniemy zadyszkę i będziemy czuć zmęczenie mięśni, zakwaszenie ich, na drugi dzień ból mięśni, jeżeli nie ćwiczyliśmy, to są objawy takie częste, tak? Ale tutaj też no, chodzi o to, że w tym momencie, jeżeli startujecie na zawodach i pojedziecie tempem rekreacyjnym, gdzie normalnie użytkujecie rolki i wrotki w tempie rekreacyjnym, no to odpukać nie powinno nic się stać, tak? Tutaj, no, jeżeli wchodzimy na poziom wyższy, no to tam już trzeba wziąć pod uwagę wiele rzeczy i tam być świadomym w ogóle, co robimy. Ale tutaj na to będą poświęcone inne części tego poradnika.
tutaj skupimy się właśnie to, co jest przedmiotem, tak? Czyli amator, rekreacja, jedziemy sobie spokojnym tempem po to, żeby po prostu przejechać półmaraton i maraton. I tutaj mamy takie coś, że możemy wygenerować kod i ten kod potem wpisujemy przy rejestracji na zawody, jeżeli chodzi o zawody w Berlinie. Teraz wam pokażę właśnie stronę, jak to na berlińskim maratonie wygląda. I tak, mamy stronę berlińskiego, data 23 września 2023 i mamy podstawowe informacje. Jest tutaj co prawda napisane inline skater, czyli rolkarze w cudzysłowie, ale też to dotyczy wrotkarzy tradycyjnych, czyli tutaj też osoby jeżdżące na wrotkach czy rolkach mogą się jak najbardziej zarejestrować. I to jest tutaj właśnie te informacje i ten formularz. Skalowana, dwa levele, jeżeli chodzi o opłatę, 99 euro i 119, to jest taka wstępna informacja. Tutaj nie jest to do końca wyjaśnione, dlaczego są te dwie opłaty, ale prawdopodobnie chodzi głównie o to, że chodzi o czas. Im szybciej, tym taniej. Następnie informacja, kto może startować w takich zawodach i na jakim sprzęcie. Tutaj też jest dopisek, od razu informacja, mamy roczniki 2006, tak? Czyli generalnie 16-latkowie mogą po prostu w tych zawodach startować jak najbardziej w tym maratonie. Informacja o maksymalnej średnicy kółek, jeżeli chodzi o rolki, i jak najbardziej mogą być stosowane wrotki tradycyjne, tutaj opisane jako kłady. I oczywiście jest informacja, obowiązkowo kask. To jest obowiązek, można jak najbardziej też używać ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki, to jest dla waszego bezpieczeństwa. Następnie informacje o dodatkach, że można wykupić tutaj pakiet masażu, koszulkę z danego eventu, z tych zawodów, i można sobie też również wygrawerować czas na medalu, który też oddzielnie można tutaj sobie go zakupić, albo w pakiecie, albo oddzielnie. Można zakupić magnetyczne elementy do mocowania numeru po to, żeby agrafkami nie niszczyć sobie odzieży. Tutaj też jest taka informacja. Pasta party, czyli makaron, też dodatkowa opcja. Zestaw zdjęć. Tutaj jest informacja taka, że generalnie to jest takie ogólne. Tutaj no okej, ponad 40 fotografów, to jest ich praca, tak? Oni będą tam robić te zdjęcia, robią cały czas podczas zawodów. O, jest jeszcze jakieś spersonalizowane jednominutowe wideo i ze zdjęciami, okej. Ale tak naprawdę to tutaj po zawodach otrzymuje się informacje, że i pokazane są zdjęcia z ich logo, żeby ich nie wykorzystywać, i można sobie oddzielnie zakupić. Więc ten pakiet taki jest ogólny, on nie zawiera wszystkich zdjęć, to jest tylko takie intro. Więc tutaj no, jest jakiś wydatek, ale widzicie, ile kosztuje praca tych fotografów. Mamy prawie 35 euro za taki wstępny pakiet. Kolekcja BMW Berlin Marathon, czyli koszulka finishera, koszulka z eventu po 35 euro. Mamy też możliwość kurteczki zakupienia 120 euro. Następnie dodatki. Dodatki to, jeżeli chodzi na przykład, to zasadniczo osób początkujących nie dotyczy, no chyba że dana osoba by chciała wystartować również w maratonie biegowym, no to tutaj jest możliwość wykupienia pakietu, tak zwany double start, ale biegowy będzie losowany, czyli to nie znaczy, że to go wykupimy i będziemy mogli od razu wystartować w obydwu biegach. I pierwszy na rolkach czy wrotkach, a drugi dzień w bieganiu. No i tak naprawdę no to wielu osób początkujących po prostu no, nie dotyczy, tak? Bo tutaj ten poradnik jest skierowany dla was, dla osób, które chcą pierwszy raz wystartować w takim przedsięwzięciu, no to nie sądzę, no może się mylę, ale wątpię, żeby ktoś chciał przebiec maraton, bo jednak to jest dużo trudniejsze i wymaga zdecydowanie dużego treningu. Na rolkach to można przejechać tutaj, czy w rolkach ad hoc. Mamy
grupy wiekowe i kategorie. Jak ktoś by zbudował formę i by startował pierwszy raz w berlińskim maratonie i by wygrał z tego bloku w swojej kategorii wiekowej, no to będzie mieć dodatkowy prezent na kolejny rok, że będzie mógł wystartować po prostu za darmo. I tutaj jest też informacja, że dotyczy to czasu brutto, czyli on nie może przejechać po prostu, na przykład ostatni z tej grupy wjeżdżając na linię mety, a mając najlepszy czas, bo to też tak można zrobić, ale on po prostu musi wjechać pierwszy z takiej grupy, nie? I to tam te wszystkie formy sprawdzania czasów, to będzie, będą mogli to zweryfikować i to sprawdzić. Ja o tym czasie wyjaśnię też, jak będę mówić o różnych rodzajach pomiaru czasu, bo to też jest dla Was istotne, żeby nie zrobić wtopy. Takie sytuacje już były na wyścigach. Tracking. Mamy tutaj kolejny punkt, informacje o tym, czy ktoś może z zewnątrz, jeżeli już są te zawody, sobie śledzić, jak jedziemy, gdzie jesteśmy, w jakim momencie na trasie. I tutaj mamy trzy opcje, że nikomu nie udostępniamy, jak to zaznaczymy. Możemy mieć kod, czyli kod podamy komuś, komu chcemy, kilku osobom czy jednej, i publik, że każdy widzi po prostu w danym momencie, gdzie jesteśmy na zawodach. Ubezpieczenie. Tutaj jest troszeczkę to ubezpieczenie mylne, bo to nie jest ubezpieczenie nasze na zawodach, tylko jest to ubezpieczenie, które umożliwia nam zwrot pieniędzy, jak się zapiszemy, a nie będziemy mogli wystartować w tym wyścigu ze względu na chorobę czy jakiekolwiek wydarzenie losowe. Więc to jest tutaj troszeczkę tak opisane na okrętkę, ale też dla Was ważne, żebyście tutaj czasem tego na przykład nie zaznaczyli i myśleli, że jesteście ubezpieczeni od tych zawodów. Start w zawodach jest na własne ryzyko. To jest tutaj istotne, ale to też zaraz o tym dalej powiem. Pomiar czasu z championshipem, żółtym lub zielonym. To jest generalnie, taki championship można oddzielnie zakupić. Więc tu jest informacja, że pomiar czasu jest championship, no szczególnie jest stosowany po prostu na wszystkich bardzo dobrej klasy zawodach. No i jak ktoś ma możliwość też na zorganizacji swoich zawodów i wybiera jego, no to jest klasa sama w sobie. Tutaj dodam, że właśnie ten chip można kupić oddzielnie, ale to też w innym odcinku, bo po prostu tutaj nam nie starszy czasu. PAPS test, o tym właśnie wspominałem. Tutaj kontakt do działu pomocy. I to jest też istotne, to zaraz o tym też powiem w momencie rejestracji. Po prostu można zapisać kontakt do dwóch naszych najlepszych znajomych lub tych osób, którym chcemy powiedzieć, że startujemy w zawodach i będziemy brać w nich udział, że jak coś się wydarzy, to żeby służby medyczne miały do nich bezpośredni po prostu kontakt. Można dać do jednej na miejscu na tych zawodach, jeżeli z kimś jedziemy, a do drugiej po prostu z naszego kraju, więc to jest też świetna opcja. I tutaj jest też informacja, jak możemy zrezygnować z zawodów po zapisie. Nie można przepisać numeru. Czy można zwrócić, to jest właśnie to ubezpieczenie, o którym wspominałem wcześniej, że możemy je zaznaczyć, opłacić i wtedy możemy. I tu jest też informacja, że możemy na miejscu sprawdzić właśnie swoje zdrowie i wtedy tak. I to są to głównie tutaj informacje, które są takim wstępem. No to przechodzimy do rejestracji. I mamy. Wspomniałem, że Berlin Maraton jest jedną z imprez, więc tutaj mamy organizatora, to jest strona organizatora, gdzie logujemy się na wszystkie imprezy w Berlinie, związane z rolkami czy z bieganiem. I tutaj, jak zobaczycie, mamy półmaraton, który jest na początku kwietnia, mamy City Nach 10 km, bardzo szybki wyścig, który też jest biegowy w ten dzień, można pojechać na rolkach i wrotkach, a potem przebiec. No i mamy Berlin Maraton. Klikamy na Berlin Maraton, mamy do wyboru cztery opcje. Bieganie, już nie można go wybrać, ponieważ tam jest losowane i tam 40 tysięcy pakietów jest wyprzedanych w ciągu jednego dnia. 40 tysięcy osób startuje, więc to jest olbrzymi wyścig tutaj w Europie. Mamy rolki, mamy wózki z napędem pośrednim i bezpośrednim, no wybieramy tutaj rolki. Tutaj też jak najbardziej dotyczy to osób, które chcą wystartować na wrotkach tradycyjnych. I tu mamy informację
level pierwszy 99 euro to kosztuje, level drugi 119, teraz jest jeszcze 99 euro, mamy koniec roku 2022, więc mamy jeszcze opcję tą tańszą. I kto się może, czyli wiek od 16 roku życia, według klasyfikacji, według przepisów niemieckiego Stowarzyszenia Sportów Wrotkarskich DRIF. Rejestrujemy się i teraz mamy opcję, czy chcemy siebie, czy kogoś innego, czyli osobę, syna, czy córkę, czy osobę, na której mamy opiekę, czyli 16-17 lat. To tutaj rejestrujemy siebie. Ja tutaj wpisałem zmyślone dane, no bo tak naprawdę, żeby wam tutaj pokazać, gdzie co należy wpisać, więc pierwsze imię wpisujemy nazwisko. Tutaj mamy płeć, datę urodzenia, z jakiego państwa jesteśmy, numer telefonów wpisujemy, tutaj też myślę, to jest tylko na poczety pokazania wam, jak co należy gdzie i wpisać. E-mail wpisany, tu jest jubilee numer, on dotyczy osób, które przynajmniej 10-krotnie ukończyły ten sam rodzaj wyścigu i wtedy jest możliwość, że dostajecie swój numer po prostu taki, jaki chcecie, który jest wolny, ale to jeszcze przed wami. Klub SCC to jest klub wewnętrzny, numer organizacji, ponieważ oni mają swoje stowarzyszenie, które organizuje ten Berlin Maraton, ale można też wpisać jak najbardziej ich, jeżeli do niego należymy, do tego klubu, no to wpisujemy sobie ich tutaj numer. Swój adres zamieszkania, czyli ulicę i tutaj numer, kod pocztowy, miasto, mamy państwo, tutaj możemy wpisać billingowy adres, no na przykład jeżeli chcieliśmy by na firmę sobie zapisać ten pakiet albo wliczyć w koszty, bo jedziemy i reklamujemy na przykład swoją firmę, no i gdzie też ta firma się znajduje, w jakim państwie, bo to może być inaczej, indziej oczywiście możemy mieszkać, a gdzie indziej możemy mieć firmę. Tutaj trzeba OK wypisać, ale dlaczego different? Aha, bo wymieniłem ten Poland. Dobrze, to cofnijmy. I jak zrezygnujemy z tego, to już przejdziemy przez next. O, bo nie musiałem. Tutaj mamy PAPS test, czyli to, co wspomniałem i... O, i widzicie, muszę... Nie muszę. Nie muszę go przejść. Sądzę, że wyjaśniłem wam, dlaczego macie to zrobić, dlaczego warto. Tutaj będziemy kontynuować bez PAPS testu. Następnie mamy nasz najlepszy czas, z jakim przejechaliśmy dany dystans, więc w tym momencie, jeżeli zapisujemy się pierwszy raz, wpisujemy, że to jest nasz pierwszy wyścig. I tutaj jest informacja, że musimy podać czas powyżej godziny i 8 minut. No zasadniczo rozumiemy, jesteśmy osobami początkującymi w tym momencie. Nie przejechaliśmy na zawodach nigdy maratonu, ale może udało nam się zmierzyć nasz czas na dystansie tych 42 km na zegarku lub telefonem, jeżeli taki mamy, bo sobie po prostu sprawdzaliśmy, czy jesteśmy w stanie przejechać ten dystans, tak? Jeżeli to mamy, no to wpiszmy jakiś, domyślmy, zróbmy to naprawdę z luzem, że przejechaliśmy to na przykład maraton w 2 godziny 30 minut i na przykład sekund 22. I tu jest jeszcze informacja, o właśnie, to jest, że to jest czas maratonu. My możemy oczywiście, jeżeli nigdy jeszcze nie przejechaliśmy maratonu, a przejechaliśmy mniejszy dystans, około 21 km, to możemy jak najbardziej ten czas podać dla półmaratonu. I lecimy dalej. Tu jest informacja, czy wpisujemy numer Championship. Championship to jest taki tutaj, ten, ja mam żółty akurat, to jest ten element. To jest pasywny element elektroniczny, który mierzy czas, czyli jak przejeżdżamy przez linię startu
i później przejeżdżamy przez linię mety, to on nam zmierzył ten czas netto, czyli od startu do mety, z jakim czasem my przejechaliśmy. On dał impuls w jednym momencie i w drugim. I teraz możemy być szczęśliwymi posiadaczami tego championshipa, ale no jeżeli nie mamy, no to to omijamy i całkowicie rozumiem początkujące osoby, bo mogły też o tym nie wiedzieć, że w tym maratonie jest używany tutaj ten, ta część elektroniczna. Dodatkowe informacje. To jest takie RODO, czy my zezwalamy, że zdjęcia z naszą osobą będą pokazywane, tak? No tutaj ja się zgadzam, oczywiście tutaj nie ma żadnego generalnie z tym problemu, bo to jest też robota dla osób, bo muszą wycinać te osoby, które przejechały z danym numerem, jak to się nie zgadza. A jak się zgadza, to to leci do sieci i generalnie widać, że impreza jest duża i to wszystkim pomaga. Tutaj możemy wpisać, czy jesteśmy z jakiejś drużyny. Jak najbardziej, jeżeli jesteśmy z jakiejś drużyny, to możemy to wpisać. I tu jest dosyć istotna informacja, ponieważ warto wpisać kontakt do osób, które są na miejscu lub w ogóle do osób. Jeżeli coś by się wydarzyło na zawodach, to żeby one zostały poinformowane o tym, czyli służby po numerze, który my przypniemy sobie na klatkę piersiową, będziemy mieć go ze sobą, które to jest naszym ID. Tutaj też będzie oddzielny odcinek na temat, bo to jest dosyć istotne. Trzeba napisać informacje kontaktowe do tych osób. Tak? Tutaj nawet jest podana data urodzenia, ponieważ no, osoby, które się będą kontaktować z nimi, jeżeli coś by się wydarzyło, to też żeby wiedziały, jak podejść. No, jak starsza osoba jest naszym opiekunem, cokolwiek, no to ciężko, żeby w emocjach do takiej osoby po prostu mówić, tak? Więc tutaj też jest świadomość dla was dosyć istotna, żeby wpisywać osoby, no, które nie denerwują się zbyt mocno, że coś nam się po prostu wydarzyło, tak? W sporcie musimy mieć tą świadomość, że różne sytuacje się mogą wydarzyć, możemy zasłabnąć, możemy się z kimś zderzyć, przewrócić, tak? I te osoby, które będą na trasie nam pomagać, no to warto, żeby one wiedziały, żeby znały tutaj te informacje, do kogo mamy się zwrócić. Ja tutaj nie wypełnię, przejdziemy to po prostu dalej, bo to jest tylko pokazowo, informacyjnie, co warto tutaj zrobić, co oznaczyć. Następnie mamy tracking settings. Czyli w tym momencie zaznaczamy informacje, też to wspomniałem na początku, ale powtórzę, czy nasza osoba w trakcie wyścigu będzie trakowana, będzie sprawdzana, w którym miejscu jest, na starcie, czy w połowie dystansu, czy jest przy mecie. I tu możemy wybrać trzy rzeczy, że tylko nikt nie widzi, jest to zachowane dla nas, możemy publicznie każdemu to pokazać, jak ktoś będzie przeglądać listę aktualną osób, które jadą i przejeżdżają przez dane odcinki tamte weryfikacyjne. I kod, czyli kod podamy osobie, której chcemy, żeby tylko ona to widziała i tyle. Przechodzimy dalej, muszę zaznaczyć, to tutaj oznaczymy public dla wszystkich. Teraz przechodzimy do rzeczy, które już kupujemy, finalizujemy. W związku z tym, że nie wpisaliśmy swojego chipa, bo go nie mamy, to trzeba zaznaczyć jego wypożyczenie, które kosztuje 6 euro. Następnie mamy udział w tej imprezie, w tym momencie kosztuje to 99 euro. W tym pakiecie mamy pomiar czasu, mamy możliwość startu w tej imprezie, mamy możliwość wejścia bezproblemowego na event, który jest przed zawodami z odbiorem pakietu na targi. Mamy pożywienie na trasie, banany, wodę, to samo na mecie plus ewentualnie jakieś herbatniki, z tym jest różnie zawsze na końcu i ewentualnie, powiem szczerze, że nie zawsze widziałem koc termiczny, żeby się ogrzać, jeżeli temperatura by była no, niższa i by było po prostu zimno, czy by padało. I 105 euro kosztuje to w Niemczech. Można to przełożyć po prostu na polskie warunki, ale też o tym powiem, żeby nie zaglądać w pakiet. Też jest link poniżej, ponieważ tyle kosztuje ta tutaj impreza, ale jest warta jak najbardziej przejechania.
i widziałem wiele osób, które przejechały raz i kolejny, więc weszło to po prostu w krew. Sam osobiście startowałem w tym maratonie już 13 razy i już generalnie się zapisałem też na kolejny. Jedziemy dalej. Następny mamy możliwość wykupienia pakietu, a to już mówiłem to na początku, tutaj masaż, koszulka i grawerowanie medalu, pasta party. Następnie możemy się zapisać, żeby przesyłali nam dane na temat co jeść, co pić przed zawodami, żeby tak, to jest raczej pewno promocyjne, że tutaj ta firma może sprzedawać swoje produkty dzięki temu. To generalnie nawet nie zaznaczam tego, bo o żywieniu można mówić dużo, każdy wie co zasadniczo ma jeść, a jak nie wie to się dowie. Więc tutaj nie ma problemu. Znaczy lepiej wykorzystywać wiedzę sprawdzoną, a nie kierować się suplementami i nagle wziąć je bezpośrednio przed zawodami, żeby potem nie dojechać. To tutaj przed tym tak naprawdę delikatnie przestrzegam, ale to też będzie na pewno o tym odcinek. Następnie mamy możliwość ubezpieczenia, ale nie ubezpieczenia sportowego w tych zawodach, tylko ubezpieczenia takiego, że jeżeli byśmy chcieli zrezygnować z tych zawodów, bo już zapłaciliśmy, a nie możemy przyjechać z jakichś ważnych przyczyn, to nam zwracają środki. I to zaznaczamy w momencie, kiedy nasz start jest niepewny na tych zawodach. Kosztuje to 8 euro. Oddzielnie możemy zamówić grawerowanie medalu. Tutaj możemy oddzielnie zamówić magnetyczne elementy do założenia numeru, żeby nie dziurawić sobie agrafkami odzieży. Skate to run. O, tu jest ciekawa informacja, bo jeżeli byśmy chcieli przebiec na drugi dzień maraton, no to mamy większą szansę i to jest ciekawostka, bo powiem szczerze, że tego nie widziałem, a jest tutaj ta opcja i okej, okay. Ale to, no mówię, do maratonu biegowego to oj, trzeba się przygotować, to nie jest takie proste. BMW Berlin Marathon Event T, koszulka 35 euro, koszulka również, ale finishera też 35 euro, kurtka 120 euro i zdjęcia, ten minimalny pakiet taki za 35 euro, minimet. To chyba, że ktoś chce kupić, to nie ma problemu. O, jeszcze rekomendują, że jeżeli nie możemy wystartować, to ten, żebyśmy jeszcze zaznaczyli sobie ten pakiet za 8 euro, że możemy zrezygnować. Nie, to tutaj. I podsumowanie mamy, czyli no, podstawowe, najważniejsze rzeczy, start w zawodach oraz championship. I mamy tutaj podsumowanie całości. Zaznaczamy podstawowe i najważniejsze rzeczy, że zgadzamy się na ten wyścig, że akceptujemy regulamin, akceptujemy również regulamin sklepu z tymi zamówieniami, co tam były. I możemy przejść dalej do płatności. Tutaj nie będę klikać płatności, no tam się przechodzi, się płaci PayPalem albo kartą kredytową. Pokażę wam, jak wygląda mój panel po zakupie. Tak wygląda mój panel. Wszystkie praktycznie rzeczy mogę jeszcze edytować, no poza tutaj głównym moim zamówieniem. No tego nie cofnę w tym momencie, ale zrobiłem na przykładu, że mogę zrezygnować, jeżeli coś by się wydarzyło, tak? Czyli zrobiłem to ubezpieczenie. Ubezpieczenie tutaj miałem możliwość, no bo zasadniczo, jak widzicie, nie ma tutaj championshipa. Dlaczego? No bo mam swój własny, ja go wprowadziłem, więc na nim sobie zaoszczędziłem, a mogłem to wykorzystać po prostu te pieniądze na to, żeby sobie w razie co zrezygnować z tych zawodów. Chociaż to jest duża szansa, że to będzie kolejny maraton, który przejadę. To jest wpisany jeden z czasów najlepszych, taki ostatni z dwóch lat, gdzie przejechałem maraton w jakim czasie. I tutaj ten czas to jest grupa B. Generalnie, żeby wejść w grupę A, tam wcześniej widzieliście godzinę 8. To był czas taki, żeby podać powyżej jego. Dlaczego? Ponieważ jeżeli podacie poniżej godziny 8, no to zasadniczo musicie to udowodnić, że taki czas przejechaliście i wtedy wchodzicie do grupy elity, grupy A i startujecie po prostu z najlepszymi w pierwszym rzucie. A później są te bloki B, C, D i tak dalej, więc po tym czasie, którym wpiszecie, będziecie przypisani do danego bloku. Generalnie na początek można spokojnie z tyłu, zresztą macie migawki tutaj na tym poradniku, jak to wygląda, jak te grupy przejeżdżają, to tutaj
żeby zrozumieć, o co chodzi. No i można jeszcze dodatkowo dokupić tutaj inne produkty, te koszulki, jeżeli chcemy sobie to, to później. Ale najważniejsza i najszybsza jest ta rejestracja. Tutaj musimy to zrobić, tą rejestrację dosyć szybko po to, żeby no, mieć miejsce zapewnione. To jest tutaj istotne, no bo jak nie będziemy mieli, no to nie pojedziemy po prostu, a pakietu nie odkupimy. To nie jest takie łatwe i proste i praktycznie niemożliwe. To tyle, jeżeli chodzi o rejestrację na berlińskim maratonie. Zasadniczo półmaraton też się można zapisać, jest on tańszy, jest też dla osób młodszych od 14 roku życia, więc jeżeli byśmy chcieli zacząć od mniejszego dystansu, no to generalnie już w kwietniu można w nim wystartować, 2 kwietnia, jeżeli chodzi o berliński półmaraton. Teraz mamy Polskę, mazurski maraton rolkowy. Generalnie kolejne i inne zawody, lada moment pojawią się zapisy na maraton sierpniowy, czy na Rudę Widawa, czy na inne, więc to trzeba po prostu śledzić. Wszedłem właśnie na stronę mazurskiego maratonu rolkowego. Kopiujemy link, nie mają tutaj aktywnego, ale można sobie poradzić inaczej. I tu mamy informację, że do dnia 30 grudnia wpisowe wynosi 100 zł, czyli jeszcze chwilę. Jeszcze kilka dni mamy taniej. I teraz widzimy też tą różnicę, prawda, cenową w stosunku do berlińskiego maratonu. No, jest znacznie taniej. I przejdźmy do realizacji. Opłata startowa, mazurski maraton rolkowy, 43 km, ilość raz 100 zł. Dobrze, wpiszemy sobie. Imię i nazwisko, miasto. Czy chcę otrzymać rachunek, fakturę VAT? Jak najbardziej mogę. Wpisujemy dane firmy. Też mamy do wyboru tutaj państwo. Dane zawodnika, imię, nazwisko, płeć, adres e-mail ponawiamy. Okay. Numer telefonu. Tu jest też ważne, żeby nie kłamać, żeby dane pokazywać i wpisywać prawidłowe, tak? Szczególnie jeżeli chodzi o wiek. Ponieważ zdarzały się sytuacje, że podawano inny wiek na zawodach po to, żeby być w wolniejszej grupie z lepszymi umiejętnościami. Jest to bardzo nie fair i ani dla siebie, bo siebie oszukujemy, i dla tych osób, które startują. Więc jeżeli wiek tutaj wpisujecie i ponieważ są oddzielne klasyfikacje wiekowe, to podawajmy je prawidłowe, nie oszukujmy. Tutaj taka sygnalizacja, żeby po prostu nie robić takich złych rzeczy. O, jeszcze jest klub sportowy. No to można wpisać albo klub, w którym jesteśmy tam w stowarzyszeniu, albo mamy jakiś własny, albo cokolwiek chcemy wpisać, jakiś rodzinny. O, nawet się pojawiło, wpisane były, bo ktoś już wpisywał, więc... Zgadzam się na przetwarzanie moich danych w celach informacyjnych dotyczących organizacji biegu. Tak. Są zaznaczone gwiazdką, więc te są wymagane. Akceptacja klauzuli informacyjnej RODO. No to też, to musi być. O, jeszcze jest kupon rabatowy, jeżeli ktoś ma. Może takie istnieją, to można wpisać. O, i tu jest data urodzenia. I nie kłamiemy, wpisujemy po prostu taką, jaką mamy, żeby było fair dla wszystkich, którzy startują w tych zawodach. Przejdźmy do następnego kroku. Pięknie. I przelewy 24. Jest wpisane. O, nawet pokazuje dzień, w którym się urodziliśmy. Przejdź do następnego kroku. Następnie klikamy potwierdzam zamówienie i na maila nam przyjdą wszelkie informacje, które tutaj złożyliśmy. No, sprawdźmy dwa razy, czy wszystko się zgadza.
Wspomniałem też, że nie ma ubezpieczenia na zawodach, że startuje się na własną odpowiedzialność, ale tutaj dla waszej wiedzy jeszcze można tak naprawdę sobie wykupić ubezpieczenie na dany dzień zawodów. I na przykład jest jedna z stron, wielu to można znaleźć w wyszukiwarce bez żadnego problemu. Wpisujemy uprawiany sport wrotkarstwo, wpisujemy, a poszalejmy, na maksa 100 tysięcy, maksymalna suma ubezpieczenia, wybierz okres ochrony do 30 dni, czyli wpisujemy w tym przypadku jeden dzień. Ubezpieczenie jedna osoba w zakresie wieku 16-75 lat. Sprawdź, a jeszcze przepraszam, liczbę dni muszę wpisać i potwierdzić to. A, to jeszcze jeden, tak. Ubezpieczenie jedna osoba, sprawdź cenę. Ok, i nam wylicza. I w tej chwili na ochronę na jeden dzień na 100 tysięcy złotych jest do opłaty 24 zł. To nie jest duża kwota, patrząc, że jesteśmy ubezpieczeni na nasze zawody. Tutaj czy ubezpieczony uprawia sport zawodowo? No, będąc amatorami, rekreacyjnie jeżdżący na rolkach czy wrotkach, no to robimy nie. Rozpoczęcie ochrony, kiedy ma zacząć obowiązywać ubezpieczenie, to wpisujemy datę tych zawodów. Od razu nam się pojawia wtedy data, kiedy się kończy, czyli to jest jeden cały dzień. Ochrona podstawowa, trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, tak. Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zaznaczamy, tak. I ochrony dodatkowe. Możemy jak najbardziej, tak, im więcej generalnie, tym lepiej, bo tutaj tak naprawdę to za dużo się nie podwyższy. Możemy też na maksa pojechać 100 tysięcy złotych, zwrot kosztów rehabilitacji, zaznaczamy tak, zwrot kosztów ratownictwa, zaznaczamy tak. I mamy 34,5 groszy do zapłacenia, no to nie jest jakaś wybitnie duża kwota, a to możemy zawsze sobie po prostu do danych zawodów na dany dzień też uzupełnić. I to też jest dla was informacja, ponieważ zawody na z reguły wszystkich jest tak, że każdy startuje po prostu na własne ryzyko. I tutaj jest prośba dla was wszystkich, którzy jako pierwsi startują w takich zawodach, żeby nie zaglądać do pakietów. Niestety w Polsce, nie tylko na zawodach rolkarskich, wrotkarskich, tylko innych, no jest to, że jakaś część osób, na szczęście bardzo mała, zagląda do pakietu. To znaczy sobie kalkulują, płacą za start i patrzą, co w tym pakiecie jest. No to jest słabe. To jest bardzo słabe, ponieważ no, jeżeli zawody są organizowane, szacunek dla tych wszystkich, którzy mają czas i robią te zawody, tutaj jest ukłon do wszystkich, którzy robią zawody. Generalnie tutaj mówimy jak Mazurski Maraton Rolkowy, Maraton Sierpniowy, Runda Widawa i wiele, wiele innych zawodów, to pamiętajcie, to jest poświęcony czas ludzi, oni niekoniecznie zajmują się tylko i wyłącznie zawodami, mają swoje prywatne po prostu rzeczy, ale robią coś dla nas, czyli dla tych wszystkich, którzy lubią jeździć na rolkach i wrotkach te zawody. Oni chodzą, oni pytają po pozwolenia, całą biurokrację, muszą na bieżąco znać prawo, które się zmienia, jest RODO, inne, no tam jest tego masa. Zabezpieczenie ulicy, kontakt ze wszystkimi służbami. Jak policja, karetki, tak, to kosztuje nie tylko wiele godzin pracy, ale również pieniędzy. Samo zabezpieczenie trasy w Poznaniu i obmyślenie ruchu to jest na start 30 tysięcy złotych. Więc wiecie, a startuje na przykład 300 osób, tak, no to wychodzi na łebka, no wiadomo ile, a tu jeszcze medale, pomiar czasu, który jeszcze, żeby był dobrze zrobiony, tego jest naprawdę sporo. Więc prośba dla was jako wchodzących w ten sport amatorów jest jedna. Nie zaglądajcie do pakietów. Jeżeli jest pakiet, to po prostu tyle kosztuje. Jest rzesza ludzi, którzy kupuje ten pakiet, startuje w zawodach i generalnie nikt z niej obchodzi, co tam otrzymają, na co po prostu patrzą. W Berlinie jest tak, że start w maratonie no, najtańszy jest 99 euro, tak? No, to jest 450 zł jak nic, a dostajemy pomiar czasu, medal na mecie i na drodze mamy jeszcze picie, mamy jakieś tam jedzone banany, na mecie też to mamy i jeszcze koc termiczny w razie co, gdyby była tam gorsza pogoda, to też na końcu otrzymujemy. I to jest wszystko i nie ma żadnych tam dodatków sponsorowych. Może ewentualnie czasami się zdarzy po prostu na numerze startowym, że mamy, że każdy rolkarz, który opłacił startowe, to dostanie tam jakiś bidon, tylko musi iść na stoisko, czy tam jakiś malutki tam rabat, ale to jest już gestia sponsorów, którzy pomagają dla organizatora, dla organizacji tej imprezy i tam się jakoś pojawiają.
no nie jest gestia organizatora. Nie? On oczywiście działa ze sponsorami, bo chce ich przyciągnąć, ale to sponsor tak naprawdę daje, a tak naprawdę nie daje, tylko w jakimś porozumieniu po prostu robi sponsoring, nie? Czyli też coś oczekuje, że jego logo będzie po prostu pokazywane, nie? Więc tak to po prostu tutaj działa. Więc pamiętajcie, nie zaglądamy do pakietów, nie? Po prostu dostajemy, ważne, żebyśmy tylko sprawdzili, czy dany pakiet jest prawidłowy. I tutaj dam przykład, bo mamy regulamin już z polskich zawodów, Mazurski Maraton Rolkowy. Pakiet w tej chwili kosztuje 100 zł, mamy w nim numer startowy, agrafki, czyli w sumie już najważniejsza rzecz, bo numer startowy jest bardzo istotny, o nim opowiem w kolejnym odcinku, jest tam naprawdę będzie wiele cennych informacji na ten temat. Gadżet od organizatora i po przekroczeniu medy medal okolicznościowy, opcjonalnie posiłek rekreacyjny. I to jest naprawdę dużo, jeżeli chodzi o rzeczy, które są w takiej generalnie cenie. Oczywiście może się zdarzyć, ponieważ do startu w maratonie mamy jeszcze jakiś czas, przynajmniej pół roku, to, że się zgłosi po prostu jakiś sponsor i będą jakieś dodatki, może się zdarzyć jakaś zniżka, no cokolwiek, ale naprawdę nie kierujmy się tym. Ja mocno tutaj sygnalizuję, żeby w tym takim tonie tego nie robić, bo to jest nie fair dla osób, które zajmują się po prostu organizacją takich zawodów, a potem, no wiecie jak jest, nie? Czyta się w mediach społecznościowych, że tamten dał to, a ten nie dał tego i potem może się odbić tak, że po prostu ta impreza już się nie odbędzie, nie? Więc no nikt tego nie chce. Bądźmy tutaj jedną silną ekipą, jednym silnym społeczeństwem, żeby po prostu wspierać te imprezy, jeżeli możemy, jeżeli nas stać, to się po prostu na nich pojawiać, a jak będzie nas dużo, to naprawdę będzie dobrze, będzie o nas słychać, bo o to też przecież chodzi. Teraz tak, mamy ten pakiet startowy. Tutaj są agrafki, widzieliście też na Belińskim, że była taka sytuacja, że można tam zakupić magnetyczne rzeczy, nie? No to chodzi o to, żeby odzieży sobie po prostu nie podziurawić, więc tak. Co jeszcze mamy z informacji na temat tutaj tego maratonu mazurskiego, że osoby niepełnoletnie mogą startować od 16 roku życia pod warunkiem zgody rodzica czy opiekuna. Więc to też jest informacja, że masz 16 lat, szukasz jakichś zawodów, nie ma problemu, możesz przejechać nawet maraton. Zapraszamy. Limit uczestników, mamy rolki fitness 200 uczestników, rolki szybkie 500 uczestników, czyli tak, w tym przypadku mazurski maraton, rolki fitness to jest dystans 11 km, a rolki szybkie na 500 uczestników limit to jest półmaraton i maraton. Zasadniczo 10 km to jest pikuś. Praktycznie każda osoba, która sprawnie się porusza rekreacyjnie, to 10 km przejedzie. Ja tutaj bardziej polecam po prostu przejechać ten półmaraton czy maraton. Z dłużej będziemy jechać, będzie większa frajda. Ale mamy limit, więc czyli znowu, co lepiej się zapisać wcześniej, bo potem się może okazać, że po prostu nie ma dla nas pakietu. I teraz problem jest taki, że pakietu nie można odkupić. Dużo osób, dużo firm, które zajmują się organizacją zawodów, nie przepisuje pakietu. Generalnie oczywiście dąży się do tego, żeby można było to przepisać, ale to się wiąże od nowa z całym, że tak powiem, powrotem do rejestracji osoby, która rezygnuje z kasowania jej danych pomiarem czasu, no zasadniczo kupa roboty. Oczywiście to można zautomatyzować, na niektórych stronach jest to zautomatyzowane, ale na przykład Berlin Maraton, czy tutaj no, Mazurski, tego po prostu nie ma. Czyli jak się zapisujesz, to już lepiej wystartuj. Nie, więc nie będziesz mieć możliwości po prostu odsprzedania pakietu, bo go nawet nie wykorzystasz. Chyba że będzie czas, będzie możliwość dogadania się z organizatorem, no ale to jest trudne, tak? Bo teraz, no, dajmy przykład, nie? Zapisuje się 500 osób,
20 chce się przepisać na kogoś innego, no to generalnie ta osoba, która zajmuje się tym, no to ma przynajmniej dzień wyjęty z życia, żeby to po prostu poukładać i jeszcze skoordynować to z pomiarem czasu, no bo tam też są te dane wpisane, tak? Kto będzie startować i te dane wpisane, więc z tym jest kupa roboty. Więc generalnie tego nie polecam. Jak już się decydujesz, to już pozostań w swoim pakiecie i go nie staraj się nie odsprzedawać, po prostu wystartuj. Następną sprawą mamy... tutaj są te wpisowe, no i to co wspomniałem, jeszcze jest rejestracyjne dla dzieci, bo są też przy okazji takich maratonów, jeżeli jesteś osobą początkującą, dorosłą, masz dzieci i chcesz z nimi wystartować, no to też można rodzinnie po prostu pojechać i tam jak najbardziej będą mniejsze dystanse, powinny być i są na maratonie sierpniowym, są tutaj też na Marzulskim, że mogą po prostu sobie wystartować na mniejszych dystansach, na krótszych, nie? I wtedy cała rodzina się generalnie dobrze bawi. To tyle, jeżeli słuchajcie, chodzi o rejestrację. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to śmiało zadawajcie. Cieszę się, że komentarze już są. Już tutaj też dodam dla Was jako początkujących, czy osób, które oglądają to, że widać po pierwszej części, że tam nawet były osoby, które za pierwszym razem jak podeszły do zawodów, to jechały nie tylko w półmaratonie czy maratonie, ale nawet przejechały, był takie zawody w Krakowie 70 km, tak? Więc to dystans no już duży, ale okazało się, że osoby początkujące bez problemu tam przejechały i wiązały się z tym ciekawe historie życiowe, więc wszystko to, co generalnie jest tutaj mówione i było mówione, się sprawdza. Więc teraz twoja kolej, po prostu poszukaj sobie swoich zawodów, do których masz blisko. Jeszcze tutaj coś dodam ważnego, no bo ktoś może pomyśleć, mieszka na przykład na południu kraju, no i ten Gdańsk, to już jest daleko, wyjazd, trzeba zaplanować, nocleg. Okej, no jest to daleko, ale nie aż tak daleko. Wyobraźcie sobie, że są sytuacje, gdzie ludzie, zawodnicy, tak im się spodobały zawody, że oni lecą na jedne zawody po to, żeby w nich wystartować, przejechać te półtorej godzinki, dwie na maratonie, no okej, czy tam dłużej, jeżeli osoba rekreacyjna, i oni mają do pokonania ile? No tyle, 16 godzin lotem, z Mozambiku do Berlina. Tak, z Mozambiku do Berlina, na zawody, bo im się podobają. Macie tutaj przykład, Donaldo Salvador z Mozambiku, trzeci raz w tych zawodach, tak mu się podobają, no jeździ od 10 lat, też zaczynał jako początkujący, teraz jeździ trochę szybciej, no ale specjalnie po prostu leci na ten berliński maraton, bo mu się podoba. Więc wiecie, to nie jest odległość, tak? Mozambik, Berlin, a tutaj mamy Rzeszów, Gdańsk, czy jedziemy sobie z Wrocławia na Mazury, żaden problem. Ja nie widzę problemu osobiście, więc warto sobie zaplanować, tym bardziej, że te zawody są tutaj fajne i sądzę, że na pewno znajdziecie sobie jakieś miejsce, gdzie będzie Wam tutaj blisko się zarejestrować. Runda Widawa. Centrum praktycznie Polski, z każdego miejsca tyle samo, więc też nie ma problemu. W tym odcinku to tyle, dziękuję, że byliście, dziękuję za uwagę, dziękuję, że śledzicie. Zapamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczek, żeby być na bieżąco z informacjami. W kolejnym odcinku będzie o numerze startowym, on jest bardzo istotny i ważny i będzie wiele ciekawych informacji. Dzięki za dzisiaj i do kolejnego, cześć.